Szybka historia. Bruce Buffer, legendarny speakeringowy UFC, po jednej z gal postanowił wybrać się na kolację z Frankiem Trigiem i Mike'em Goldbergiem. Udali się do windy, aby zjechać na dół hotelu Hard Rock. Kiedy drzwi windy otworzyły się, zobaczyli Dana White'a i jego ochroniarza. Po wejściu Frank Trick rozpoczął rozmowę z szefem, pytając, kiedy otrzyma kolejną walkę i kim będzie potencjalny przeciwnik. Bruce Buffer, jako pasjonat zegarków, przerwał rozmowę, pytając o zegarek, który Dana White miał na ręce. Zaskoczony tym Frank Trig uderzył krawędzią dłoni brusa Buffera w gardło i wtedy się zaczęło. Bruce w odpowiedzi wyprowadził dwa szybkie ciosy, drzwi zamknęły się i przez 10 pięter jadąc w dół atakowali się nawzajem. Całe zajście trwało około minuty, a gdy drzwi windy otworzyły się na zatłoczoną recepcję hotelową, Bruce Buffer podniósł ręce do góry mówiąc, że to koniec, nie chcąc robić scen w lobby hotelowym. Obaj mężczyźni pogodzili się i cała ekipa śmiejąc się z tego zdarzenia poszła dalej.